cannot be real bad. Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z WRC6. Dzisiaj pojeździmy Fordem Fiesta, czyli de facto jednym z moich ulubionych samochodów na razie WRC6, którym tak teoretycznie jeździmy się najlepiej, ale może to jest tylko kwestia przyzwyczajenia. I dzisiaj oczywiście mamy rajd Argentyny i mamy przejazd raczej na takim specjalnym odcinku, gdzie ścigamy się razem z przeciwnikiem po drugiej stronie. Właściwie tak naprawdę na tej trasie musimy zaliczyć dwa razy przejazd z lewej strony i dwa razy przejazd z prawej strony, co nam de facto daje cztery okrążenia, tak? Natomiast no, to też jest dosyć zjadliwa trasa. Przynajmniej w dwóch miejscach można ładnie wypaść, z czego w jednym miejscu można się wpierdolić w kibiców i dostać soczyste 12 sekund kary, co automatycznie przekreśla jakiekolwiek szanse na wygraną. No i są tutaj też również takie hopki, wyskoki, które też powodują, że jeżeli dobierzemy nieodpowiednią prędkość, no to wyskakujemy i lecimy gdzieś tam na te kamulce i jest tak naprawdę po zawodach. Ford Fiesta w malowaniu troszkę innym. To są bodajże kierowcy belgijscy, jak dobrze zauważyłem, bądź rumuńscy. Nie jestem pewny, bo ciężko mi teraz zauważyć na szybie na tyle, co to tam są za flagi. Natomiast co mogę powiedzieć, Ford Fiesta według statystyk, które są zaprezentowane w WRC6, ma największą prędkość maksymalną, a raczej największą ilość koni, bo chyba 450, gdzie chyba Citroeny mają 400, Hyundai 430, a Volkswagen 418. To tam właściwie aż tak dużego przełożenia nie ma, bo ja przynajmniej nie odczułem, nie zauważyłem, żeby tutaj taka duża różnica w tym była. Nie wiem właściwie też, co tak naprawdę dają opony, bo mamy do wyboru opony miękkie i opony twarde. Właściwie i na jednych, i na drugich jeździ się tak samo, więc ja przynajmniej też nie zauważyłem tutaj jakichś tam różnic w prowadzeniu. Aczkolwiek jak robiłem live streama z WRC6, Rufi Master, którego serdecznie pozdrawiam, zauważył, że stan opon się zniszczy i startując od początku na trasie mamy zielone opony i samochód rzeczywiście lepiej się trzyma, a z czasem uderzając oczywiście gdzieś w jakieś przeszkody, te opony się zużywają i rzeczywiście to się zgadza, bo samochód z czasem prowadzi się troszkę słabiej, bardziej go zarzuca i trzeba, że tak powiem, troszkę bardziej się skupić. Nadal jeżdżę oczywiście na poziomie średnim z własnymi ustawieniami i w chwili obecnej to mi wystarcza. Co prawda w serii WRC jest to w chwili obecnej poziom dla mnie optymalny, natomiast klasy niżej WRC2 poziom średni jest dla mnie troszkę za słaby i tam zdecydowanie większą dominację mam na tych samochodach. W sumie to tyle, jeżeli chodzi o, że tak powiem, gadkę, nawijankę, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić Was z tym soczystym gameplayem. Oglądajcie i podziwiajcie jedną z tras z rajdu Argentyny. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, hej, pa, pa. Short, left three, cut, into right four, over the crest, 14.
22, and under bridge, right bridge, short, open, into